cześć, witajcie serdecznie. Jesteśmy w Łodzi na targach instalacyjnych, które odbywają się od wczoraj. Wystawiamy się z naszym dystrybutorem, firmą Alphatherm, która świadczy usługi instalacyjne na terenie tutaj właśnie Łodzi i okolic. A ze mną jest właściciel firmy, pan Marcin, a dokładnie Marcin, bo jesteśmy na ty. Cześć Marcinie. Cześć. Marcinie, powiedz mi, jak długo wasza firma jest na rynku? Nasza firma istnieje 16 lat. Zajmujemy się ogólnie techniką grzewczą, przede wszystkim montażem kotłów na pelet, jak i pomp ciepła, jak i wykonujemy instalację wentylacji wymuszonej. Okej, rozumiem. Czyli klient trafiający do ciebie jest w stanie wykonać całą instalację, tak? Od projektu po samą finalną wersję. Wykonujemy instalację od fundamentów po czubek dachu. Okej. Przede wszystkim instalacje kanalizacyjne, systemy wodne, systemy centralnego ogrzewania, jak i wcześniej powiedziałem, systemy wentylacji. Proszę, powiedz mi, jak długo współpracujesz z naszą firmą? Z firmą Winhager współpracuję od 12 lat i bardzo cenię sobie współpracę z firmą Winhager ze względu na to, że jest to firma, która od początku do końca jest profesjonalnie przygotowana do sprzedaży i promocji własnych produktów. Są to produkty, które są bardzo dobrze dopracowane i przez to my jako firma instalacyjna nie mamy większych problemów z montażem i obsługą posprzedażową naszego klienta. A więc powiedz mi tak, czyli do was trafia klient, który chce zamontować, dajmy na to kocioł peletowy czy też pompę ciepła, tak? Wy montujecie te urządzenia, tak. I co następuje potem? Po montażu najczęściej uruchamiamy sami urządzenia, ze względu na to, że mamy duże doświadczenie w tym. Uruchamiamy u klienta pompy ciepła czy kotły na pelet, po czym zgłaszamy chęć uruchomienia przez serwis fabryczny Winhagera. Po czym przyjeżdża serwis fabryczny Winhagera i klientowi przekazuje wiedzę i informacje, które są potrzebne do obsługi urządzenia w domu. Powiedz mi, czy pierwszy raz wystawiacie się na targach? Nie. Wystawiamy się na targach od samego początku istnienia firmy. Od pierwszego roku, kiedy powstaliśmy, wystawiamy się na tych targach. Praktycznie jest to 16 lat. A w jakim celu się wystawiacie? Promocji zarówno naszej firmy, jak i promocji bardzo dobrego produktu w postaci kotłów i pomp ciepła Winhagera. Wydaje mi się, że najlepszym dowodem na to, że cenisz nasze usługi, nasze urządzenia jest to, że sam zamontowałeś nasz kocioł peletowy w swoim domu, tak? Tak. Zamontowałem go 3 lata temu. Jest to pełny trzeci sezon grzania i można powiedzieć, nie wyobrażam sobie innego urządzenia w swoim domu. W tym roku chcę zmodernizować jeszcze dodatkowo układ centralnego ogrzewania do zamontowania pompy ciepła i stworzenia klasycznej hybrydy, która jest w ofercie firmy Winhager. Okej, okay. Mam nadzieję, że do tego dojdzie, do realizacji i zamontujesz taki system hybrydowy, który pokażemy klientom. Czy zaprosić mnie do siebie do domu, żebyśmy mogli klientom pokazać Twoje urządzenie? Tak, zaproszę Cię do domu, pokażę Ci jak w niedużej przestrzeni kotłowni, którą mam w swoim własnym domu, zamontowałem urządzenia i jak to wygląda. Okej, okay, a więc co, kończymy pierwszą część, jedziemy do Ciebie do domu. A więc tak jak powiedział, tak zrobił, zaprosił mnie do swojego domu, a więc powiedz coś o swoim budynku. Budynek ma 126 metrów użytkowej powierzchni, do tego posiadam budynek gospodarczy, który ma 60 metrów kwadratowych i wszystko to jest ogrzewane tylko na dzień dzisiejszy z kotła Winhagera 10-kilowatowego. Okej, okay. A powiedz mi tak, jaką masz izolację termiczną, jeżeli chodzi o ściany i czy masz ocieplony dach budynku? Dom jest ocieplony tylko 10-centymetrowym styropianem, natomiast dach jest ocieplony 30-centymetrową grubością wełny. Okej. Okay. Z tego co wiem, z tego co zdążyłem się zorientować, kocioł zamontowany jest w budynku gospodarczym i przesyłasz ciepło do budynku mieszkalnego, tak? Tak. Kocioł jest zamontowany w budynku gospodarczym, idzie ziemią, specjalną rurą preizolowaną, która jest przygotowana do tego, żeby przesyłać właśnie ciepło pod ziemią do domu i tam już jest rozprowadzone po
systemie grzejnikowym. Właśnie, powiedz, to jest właśnie ważna sprawa. Czy w domu jest w całości ogrzewanie grzejnikowe? Nie do końca. W łazienkach jest system podłogowy, natomiast reszta pomieszczeń jest ogrzewana grzejnikami. A więc jesteśmy już w kotłowni i tak jak Marcin wspomniał, na zewnątrz mamy tutaj zainstalowany kocioł 10-kilowatowy ze zbiornikiem na pelet 200 kg. Marcin, powiedz mi tak, przede wszystkim, ile spalasz peletu na ten dom? Peletu na dom, ogrzewanie domu plus budynek gospodarczy, jest to 3 tony. 3 tony mniej więcej, tak? Tak. Czy ciepłą wodę użytkową też przygotowujesz? Cały rok przygotowuję ciepłą wodę użytkową. I ogrzewanie to jest w sumie, mówię, 3 tony. Mieszkają 4 osoby w domu. Nie utrzymuję temperatury powyżej 22 stopni. Mamy na poziomie 21,5 stopnia taką temperaturę w całym domu. Okay. Nie mamy obniżeń nocnych. Temperatura jest stała w przeciągu całej doby. Rozumiem. A powiedz mi, jaki duży zbiornik ciepłej wody użytkowej zainstalowałeś? Zainstalowałem 140 litrów ciepłej wody użytkowej. I spokojnie wystarcza, tak? W zupełności wystarcza. Dogrzewając przez kocioł do 55 stopni, mamy wodę praktycznie całą dobę. Grzeje się z kotła 2 razy na dobę. To jest rano od godziny 5 do godziny 7. I popołudniami od godziny 17 do godziny 20 jest wytwarzana ciepła woda w tych godzinach. Rozumiem. A powiedz mi, bo to jest częste pytanie naszych klientów, jak często czyścisz to urządzenie, w sensie wymiennikowo? Wymiennikowo, jeżeli zaświeci się na panelu sterowania, tak jak teraz, jest zapotrzebowanie na czyszczenie, wyłączam kocioł, wyjmuję skrzyneczkę z popiołem i czyszczę cały wymiennik zgodnie z instrukcją obsługi, jak jest pokazana w dokumentacji. A jak to często robisz? Mniej więcej tak? Z tego co pamiętam, to jest pokazane na wyświetlaczu 430 godzin bodajże dla 10-kilowatowego kotła. No rozumiem, czyli to jest tak gdzieś raz na 2 miesiące? Tak? Tak, myślę, że tak raz na półtora, raz na 2 miesiące. No, super wynik. Czyli jest około 4 do 5 razy w przeciągu sezonu grzewczego. No. Mhm. Oczywiście, no bo w okresie, nie wiem, styczeń, marzec, powiedzmy styczeń, luty, zużycie peletu jest troszkę większe, no bo mamy niższe temperatury na zewnątrz, no wtedy trzeba to czyścić częściej. Mhm. Ale w okresie właśnie przejściowym, czy w lato, praktycznie nie zdarzyło mi się czyścić kotła. A więc tak jak wspomnieliśmy już na targach, chcesz sobie zamontować też pompę ciepła do tego kotła, tak aby stworzyć system hybrydowy. Po co? W okresach przejściowych zauważyłem, że kocioł jest Wienhagera, daje radę i jest w stanie, że tak powiem, wytwarzać energii tyle, ile jest potrzebne. Natomiast wydaje mi się, że rozpalanie i wygaszanie się peletu nie jest tak ekonomiczne jak włączenie się pompy ciepła. Bo wytwarzanie energii z pompy ciepła myślę, że będzie tańsze, wedle moich tam doświadczeń i wyliczeń, będzie tańsze niż odpalenie kotła po to, żeby na przykład wytworzyć ciepłą wodę użytkową, czy dogrzać, nie wiem, dom w temperaturach na zewnątrz rzędu 10-12 stopni. Na całe szczęście, tak jak Ci mówiłem, ten system hybrydowy działa tak, że Ty nie musisz tego po prostu wyliczać, tylko wpisujesz w automatyce, ile kosztuje pelet, ile kosztuje energia elektryczna i sam jakby tutaj sama automatyka to zrobi za Ciebie. Także będziesz całkowicie z tego zwolniony. Mam świadomość ze względu na to, że 3 miesiące temu uruchamialiśmy taki system. Gdzie montowaliście taki system? U jednego naszego klienta, który mając wcześniej w inwestycji swojej miał kocioł na pelet. Tym razem budowuje nowy dom. Zainstalowaliśmy również układ hybrydowy. Czyli pompę ciepła plus kocioł peletowy. Jest to dość duży dom, bo dom ma prawie 300 metrów kwadratowych. Jest 21-kilowatowy kocioł plus właśnie pompa ciepła. I uruchamialiśmy to w grudniu. Miałem naocznie, mogłem się przekonać właśnie, że ten układ działa praktycznie hybrydowo.
czyli zarówno włącza się sama pompa, jak i sam kocioł, ale również w okresach, kiedy trzeba było wytworzyć ciepłą wodę użytkową, to automatycznie dwa urządzenia pracowały ze sobą. Rozumiem. Czyli tak naprawdę będziemy Państwa mogli też zaprosić na tą inwestycję i w późniejszym czasie po prostu ją też pokazać. Chyba klient się zgodzi, tak? Myślę, że tak. No jest to na chwilę obecną, jest to budowa, no to nie ma nawet co za bardzo pokazywać, ale myślę, że po zakończeniu inwestycji klient jest otwarty na to, żeby pokazać nam rozwiązanie właśnie, które żeśmy tam zastosowali. Rozumiem. Także kończymy ten film. Dziękujemy Państwu, że zostaliście z nami do końca. Czekajcie na kolejne odcinki. Razem z Marcinem pokażemy Wam właśnie ten system hybrydowy, o którym Marcin wspomniał. Pojedziemy razem, tak jak powiedział, po zakończonej budowie i ten materiał opublikujemy. Także dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia. I do zobaczenia.